Być może jest ci trochę trudno. Masz prawo martwić się, smucić czy złościć. Twoi rodzice też pewnie czasem tak czują i nie każdy dzień jest wesoły. Możesz z nimi o tym porozmawiać albo zadzwonić na numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. Odbierają nawet w nocy i jeśli potrzebujesz z kimś porozmawiać, czekają tam na ciebie. Na razie nie możesz wyjść na plac zabaw, ale jeśli rodzice się zgodzą, możesz pójść na spacer. Jeśli masz urodziny lub inne święto i chcesz zaprosić gości, musisz zaplanować przyjęcie na czas po kwarantannie. Teraz możecie do siebie dzwonić lub kontaktować przez internet. Choć to nie to samo, tak też można się bawić zabawkami i grami. Niedługo będą święta. Będą wyglądały inaczej niż zwykle, ale pewnie też będą bardzo przyjemne. A może po prostu wiosna za oknem jest dobrą okazją do zrobienia ozdób? Nie możesz jednak spotykać się z przyjaciółmi. To bardzo ważne, żeby się teraz nie spotykać. Musimy przeczekać wirusa, jak niedźwiedzie zimę, w swoich domach. Jeszcze nie wiemy, jak w tym roku będą wyglądać komunie i co będziemy robić w wakacje. To nie znaczy, że w ogóle nie nadejdą. Na pewno, gdy już się wydarzą, będą bardzo radosne. To, co teraz czujesz, czuje mnóstwo innych dzieci. Wymyślaj nowe zabawy, czytaj, ucz się rzeczy, które cię ciekawią. Rozmawiaj. Wszystko będzie dobrze.